Cześć, z tej strony Doman. A dzień dobry. Zapraszamy na test słuchawek Hama Passion Voyage. Słuchawek z ANC i bezprzewodowym ładowaniem. Voyage, voyage. Pewnie bo voyage, voyage. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Z francuskiego kocham podróże. Z angielskiego? To coś... Podróż namiętności. Zabieram Cię w podróż namiętności. Słuchaweczki Hamy przyjechały w klasycznym opakowaniu dla tej marki, aczkolwiek, słuchajcie, tutaj we wnętrzu jest bardzo ciekawie, ponieważ pudełko jest rozkładane, widzimy tutaj nazwę, w niektórych miejscach informacje o technologiach, czyli bezprzewodowym ładowaniu, o ANC i w środku pudełeczko jest takie ekologiczne i bardzo pięknie tutaj Hama zobrazowała nam najważniejsze elementy tych słuchawek, czyli właśnie to sterowanie bezprzewodowe, ładowanie, funkcje ANC czy Transparency Mode, pięknie to jest tutaj narysowane, w środku wszystko elegancko zabezpieczone, zapakowane, natomiast w pudełku znajdziemy po pierwsze trochę papierków, czyli instrukcja, jakieś tam informacje producenta, instrukcja może się przydać. Mamy też takie przywitanie, to zapomniałem pokazać. Drogi przyjacielu, dziękujemy. Cześć. Tak, tak, cześć, cześć, dziękujemy i zapraszamy w podróż, w skrócie mówiąc. A jest w zestawie też sztywne etui do podróży właśnie, skoro mamy tutaj voyage, to takie etui się przyda. Jest spoko, słuchawki się tutaj mieszczą. W ogóle zobaczcie, po tym etui widać mimo wszystko duże słuchawki, jak mocno mogą się skondensować właśnie w taką konstrukcję. Zaraz to pokażemy dokładnie. I mamy też w zestawie USB-C do ładowania. Jack-check, gdyby trzeba było przewodowo połączyć oraz przejściówka samolotowa. Ciekawe, no w sumie podróżne słuchawki, no to nie mogło zabraknąć takiego elementu. Wszystko, co trzeba w zestawie jest. Mhm. Wracając do pudełka, to w Passion Turn było bardzo podobne, bardzo zbliżone, bo Burzyk też zachwalał tę animację na pudełku. Hama podaje nam sporo informacji, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną w tych słuchawkach. Przede wszystkim ważą 310 gramów te Passion Voyage, ale za chwilkę opowiemy więcej o wyglądzie, o gabarytach. Teraz zetui razem, czy zetui ze stojaczkiem podniosłeś. Nie są lekkie, ale powiem Ci, że na głowie leżą naprawdę wygodnie. Ale duże są. Duże są, no. Tak całe ucho wpada. Ale nie, w sensie pałąk jest duży, bo nawet na ściśniętym to one mi się delikatnie ruszają. Bo słuchawki są duże. No moją głowę idealne, bo ja mam dużą głowę. Przejdźmy dalej do specyfikacji, zaraz o wyglądzie, panie Adsonie. To nie są na takie małe główki jak twoja miniaturowa. Słuchajcie, mamy tutaj, to warto powiedzieć, przede wszystkim właśnie ten akumulator, który ładuje się przez około 3 godziny, ale fajne jest to też, że możemy ładować go bezprzewodowo. Słuchawki składamy sobie, musimy pamiętać, którą stroną, tak, i kładziemy sobie na jakimś panelu do bezprzewodowego ładowania. Wtedy ładują się dłużej. Ale no też jest to całkiem ciekawa opcja, może się myślę przydać. 590 mAh mamy tutaj taki dokładnie akumulator. Słuchajcie, do 18 godzin są w stanie z włączonym ANC maksymalnie pracować i do 20 z wyłączonym ANC. Zatem czas jest myślę akceptowalny, jeszcze około 18 godzin maksymalnie, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne. Też trzeba mieć na uwadze, że wszystko zależy od maksymalnej głośności tutaj w kontekście tego, jak długo to będzie funkcjonować. Mamy tutaj Bluetooth 5.0, więc myślę, że mogła się znaleźć nowsza technologia. Profile A2DP i tak dalej są tutaj oczywiście obsługiwane. Poza tym z zasięgiem, połączeniem ze smartfonem nie ma tutaj najmniejszego problemu. Mamy też tutaj, jak już wspominałem, ANC, które tłumi nam dźwięki do minus 30 decybeli, więc jest to też taki standard, bym powiedział. O ANC się wypowiem troszkę później. No i słuchajcie, trochę tak wyskoczyłem z tym, że Hama nam podaje jak zwykle szeroką specyfikację, a tak naprawdę miałem powiedzieć, że nam nie podaje pełnej specyfikacji. O baterii mówiłeś? O baterii mówiłem, ale nie podaje nam na przykład tego, jakie mamy tutaj przetworniki, jakie mamy pasmo przenoszenia, jaki rozmiar. Mi się wydaje, że tu są no, 40 raczej, ale może z racji, że słuchawki są duże, wcisnęli tutaj 50, musielibyśmy rozbierać te słuchawki, a nie będziemy ich teraz rozkręcać, tych nauszników zdejmować. W każdym razie No troszkę Hama nie podała wszystkiego, tak powiem. Okej. Słuchajcie, na stronie internetowej zerknąłem, czy jakieś mamy jeszcze szersze informacje na temat specyfikacji, trochę więcej na temat impedancji mikrofonu, 2,2 kOhm, impedancji słuchawek 33 ohmów, ale nie wiemy nic na temat już wspomnianych przetworników. Niby zakres częstotliwości 20 Hz, 20 kHz, no ale cóż, no. Mamy wsparcie dla asystentów, Apple Siri, Google Assistant, wielokierunkowy mikrofon, no to, że słuchawki nauszne to jest w sumie jasne. Aczkolwiek, no na tym zakończmy. Przejdźmy do wyglądu. Adson już wspomniał, że Passion Voyage to słuchawki duże. Tak, nie wiem, na pewno nie dla każdego. Nie dla każdego. Trzeba mieć to na uwadze, bo nawet jak mamy je maksymalnie złożone, to jeszcze raz zaprezentuj. One są oczywiście miłe w dotyku, aczkolwiek ja bym nie czuł się w nich komfortowo, dajmy na to nawet biegając. Jakimś tam truchtem, bo ja siedząc, ruszając głową mam wrażenie, że zaraz je zgubię. Nie, do sportów to nie są słuchawki. To są słuchawki dla eleganckiego biznesmena, który zakłada je, żeby się odciąć od otoczenia, żeby rozmawiać. To nie dla mnie. Żeby słuchać, żeby pracować, ani relaksować biznesmen, się. Biznesmen, a nie elegancki człowiek. Biznesmen. Słuchajcie, wygląd to oczywiście zawsze kwestia gustu, aczkolwiek słuchawki są stonowane, wykonane z naprawdę dobrych materiałów. Tutaj co do tego nie przyczepimy się, jest skórka ekologiczna, na pałąku na przykład od spodu mięciutka pianeczka, od zewnątrz też jest miękko i ładnie to wygląda. Nauszniki, które tak jak już wspominałem są naprawdę duże, całe ucho nam wpada, gruba jest. Człowieku, ja tam nie dość, że ucho mi wpada, to jeszcze luz mam. No. Tak, w takim kawale, nie będę opowiadał. Tak, lepiej nie opowiadaj. No, są to jedne z największych słuchawek nausznych, jakie mieliśmy zdecydowanie. Gruba gąbka też, która nas będzie dobrze odcinać sama w sobie już od otoczenia, bo no, słuchawki dobrze przylegają. Taka sztywność jest odpowiednia tych słuchawek, aczkolwiek, tak jak Adson wspomina, nie na każdą głowę. No to też z drugiej strony, nie wiem, jak ktoś ma fryzurę, to sobie fryzury nie popsuje, jak będą troszkę większe. Czy mogę przejąć od Ciebie słuchawki? Być może, jak postawi je jak Krzysztof, to faktycznie mogą wtedy pasować. Zobacz jeszcze, ile można, nawet na moją głowę, na moją głowę. Ja nie czuję się w nich komfortowo. Zobacz, na moją głowę, no nie no, jak ja jak zapnę, to są idealne. Ja nie czuję się w nich komfortowo. Ja jak zapnę, to zobaczcie, nie rusza mi się, słuchawki mi się jakoś mocno nie ruszają na głowie. No da się jakoś tam truchtać w nich, ale mówię, to nie są słuchawki do aktywności sportowych, ale już wycinają, nie? Jak się tylko je założy na ucho, na głowę. Też ja mam... Kurczę, nie do końca to tak też czuję, bo mówię, ja mam tam strasznie dużo luzu i czuję się, że zaraz one mi spadną i też widocznie nie chcą się aż tak bardzo dobrze dostosować do mojego ucha, że... Być może odcinają mnie nieco gorzej, aniżeli Ciebie. To zobacz, to u mnie się dopasowuje. W końcu ktoś zrobił słuchawki na mój wielki łeb. Wracając do wyglądu. Bardzo mięciutkie są te nauszniki, dobrze przylegające. Już mówiliśmy o tym, że są bardzo duże. No tu ładnie to wszystko się prezentuje. Jakaś srebrna tutaj obwoluta. Matowe są, więc też jakoś nie przyjmują mocno tutaj brudu, odcisków i tym podobnych też zarysowań jakichś nie będzie widać. Jak widzicie, logo Hamy znalazło się na pałąku, a już nic nie mamy na płytkach. No to dlatego, że po pierwsze na lewej mamy tutaj indukcyjne ładowanie, mamy też mikrofony do aktywnej redukcji, mamy gniazdo zasilania z diodą USB-C do ładowania tych słuchawek, natomiast na przeciwległej znajdziemy też mikrofony do aktywnej redukcji szumu, znajdziemy trochę przycisków fizycznych, po pierwsze przycisk do włączenia, wyłączenia trybu ANC, po drugie przycisk do trybu ambient, żeby było słychać to, co dzieje się w otoczeniu, mamy diodę, mamy włącznik jack i też tutaj jest płytka dotykowa. Płytka dotykowa, która słuchajcie, naprawdę ma tutaj masę funkcji i Hama nam to dokładnie w instrukcji objaśnia, natomiast jak na przykład raz stukniemy, to mamy Siri Google, jak dwa razy stukniemy, możemy odebrać połączenie, 2 sekundy przytrzymamy, odrzucamy, no jest z tymi połączeniami trochę tutaj jeszcze więcej opcji, dwukrotne stuknięcie to na przykład play, pauza, jak przesuniemy w prawo, utwór do przodu, w lewo, do tyłu, w górę, głośność w górę, w dół, głośność w dół, więc wszystkie funkcje są na tym panelu tutaj dotykowym. W tej chwili słuchawki są chyba wyłączone, więc... Tam... Włączyłem. A, włączyłeś sobie. To też warto dodać, że głosowo jest to wszystko tutaj... Mówię, że mamy ambienta. Tu jest ambient. Aha. I co, teraz słyszysz ambienta? Teraz słyszę. Jest różnica ogromna. Jest duża różnica, słuchajcie, też na włączonym, wyłączonym ANC. Powiem Wam, że z wyglądu te słuchawki ogólnie przypadły mi do gustu. Nie dla każdego, co już ustaliliśmy, aczkolwiek pod kątem designu są stonowane, bardzo przyjemnie wyglądają. Wszystko, co trzeba, się tutaj znalazło na tych słuchawkach. Wygodna regulacja też tego pałąka. Bardzo mięciutkie są, tak całe w sobie. W dobrym miejscu elementy. Są te przyciski. Bardzo łatwo je wyczuć. Od razu, nie? Tylko założyłeś. No teraz, wiesz, nie mam żadnego playera, ale czekaj, no dam Ci na przykład Spotify'a włączę. Nie, to nie tak, bo Ty robisz jakieś kółka, kręcisz. Musisz góra, dół, lewo, prawo. Teraz masz w ambiencie, czy w jakim? Teraz się nie słyszę. ANC masz włączone? Ale ja nie chciałem teraz jeszcze o muzyce rozmawiać, a on już przejął słuchawki. Trochę słychać, bo Adson jest jednym z tych, którzy bardzo głośno słuchają. I troszkę się dźwięk wydobywa ze słuchaweczek. Ale nie wiem, jaki tryb ma teraz uruchomiony, ale chyba ANC, bo mnie w ogóle nie słyszy. Moglibyśmy go teraz do woli obrażać. Burzyk, jaką rzecz chciałbyś Adsonowi przekazać? Jest gruby. Burzyk powiedział, że jesteś gruby. I co z tym zrobisz, że jesteś gruby? Na siłownię idzie w poniedziałek. Nie będziesz gruby? Ciekawie tak, patrzeć na człowieka, mówić mu w twarz, a on Cię nie słyszy, nie? No jest szczęśliwy. Szczęśliwy grubcie. Jak to mu obiadu, to nic nie słyszałeś? Nie. To dobrze. Obejrzysz w teście, co do Ciebie mówiliśmy. A co sobie tam słucha jakieś hardkorowe Merlin Mansony? A my co? sobie siedzimy, nie? Tam Burzyk se gra na Switchu, ja sobie przeglądam instrukcję bez celu. Hama Passion Voyage. Tak, dziękuję, że uzupełniłeś. Słuchawki, które składają się bardzo wygodnie, bardzo szybko i dzięki temu mieszczą się po pierwsze do tego tutaj oto etui. Mało miejsca będą zajmować w torbie, w plecaku, czy gdzie je tam wrzucimy. Etui sztywne, więc dobrze zabezpiecza. Ale jeszcze wracając na chwilę do konstrukcji, to warto uzupełnić, że słuchawki posiadają sporo tutaj płaszczyzn regulacji. Możemy sobie bardziej je założyć na tył głowy, żeby sobie fryzury nie zniszczyć, albo bardziej na przód głowy, jak będziemy chcieli, żeby było sztywniej. Może wtedy jest... Możemy tak albo zasłonić gniazdo, albo zasłonić zakola. Dobre, dobre! No do zakol nie dochodzą. Chociaż nie, jak ktoś ma duże zakola... Burzyk ma duże. Gniazdo, zakola. Gniazdo, zakola. Dwa tryby. Gniazdo, zakola. Takiej powinni nazwać. Mieliśmy okazję już wiele modeli słuchawek Hamy przetestować. Czasem są to słuchawki klasyczne, czasem Hama trochę kombinuje, jak ze słuchawko-głośnikami. Tym razem poszli, powiedziałbym, w klasykę połączoną właśnie z nowszymi technologiami, jak to bezprzewodowe ładowanie czy tryb ANC, na którym teraz się trochę skupimy. Ta izolacja jest naprawdę dobra tutaj od otoczenia. Powiem Wam, że nawet jak cicho sobie słuchamy jakiś utwór, to już... Jesteśmy odcięci, delikatnie będziemy coś wtedy słyszeć, no trzeba by się domyślać mega, co ktoś nawet siedząc obok nas do nas będzie mówił. Natomiast to ANC dobrze sobie radzi z jednostajnym dźwiękiem, jak już się więcej dzieje wokół nas, jakiś tramwaj jedzie, autobus, ktoś trąbi, ktoś krzyczy, no to wtedy pewne dźwięki będą do nas docierać nawet na trochę większej głośności, natomiast jak słuchamy głośno, to niezależnie od tego, co się będzie wokół nas działo, po prostu tego słyszeć nie będziemy. Zatem ANC w cenie tych słuchawek, a kosztują 450 zł, jest naprawdę dobre i myślę, że śmiało tutaj pod tym względem, w tym segmencie cenowym Hama może konkurować z innymi modelami, a konkurencja do 500 zł już teraz w kontekście słuchawek ANC jest naprawdę duża. Mamy też tryb ambient, ale tutaj pewne zastrzeżenia możemy mieć, bo szumi. No, słychać delikatnie szum, aczkolwiek no, musimy się liczyć z tym, bo te mikrofony starają się jak najwięcej dźwięków wyłapać i nam przekazać i to naprawdę udaje mi się fajnie, oczywiście z delikatnym przymknięciem oka na ten szum. Tak jest, a jak jesteśmy przy mikrofonach, to warto też dodać, że mikrofony oczywiście służą tutaj do rozmów, nie tylko do tego trybu ANC i da się dogadać, no. Nie jest to jakiś ani zły, ani dobra jakość, po prostu da się dogadać i te mikrofony tutaj... Rynkowe. Rynkowa, tak, jakość. Te mikrofony tutaj działają i nie wiem, jak jakiś wiatr będzie też mocny wiać, no to też jakoś tam będzie nas słychać. Odcinanie od otoczenia, komfort to jedno, a drugie to brzmienie, bo to w słuchawkach też jest bardzo istotne. I tutaj słuchajcie, po pierwsze słuchawki same w sobie są głośne naprawdę. Jak na maksa podbijemy, a Ty lubisz podbić na maksa, to nawet na zewnątrz słychać, co się dzieje. Tak, to zdecydowanie można uznać za minus, że ta muzyka wychodzi poza słuchawki, więc osoba, która będzie z nami jechała obok, może to niestety słyszeć. Natomiast sama barwa jest dość ciepła, jak to z reguły bywa w Hamie. Trochę mniej będą zadowoleni użytkownicy, którzy lubią posłuchać jakiegoś rocka czy metalu, bo faktycznie wtedy niestety te niskie tony nieco nam przysłaniają środek i górę, aczkolwiek muzyka klubowa czy jakaś muzyka rozrywkowa, no to jak najbardziej na plus i tu się absolutnie nie ma do czego przyczepić. I jeszcze też warto dodać, że słuchawki w trybie ANC są najbardziej basowe, najbardziej ta barwa jest ciepła. Już w tym trybie ANC off, bo też możemy taki tryb włączyć, czy w ambiencie niskie tony są trochę wycinane, wtedy bardziej słyszymy środek i wysokie, więc z jednej strony są to słuchawki basowe, ale z drugiej, jak nie chcemy aż tak być mocno odcięci od otoczenia, to wtedy robią się bardziej zrównoważone, ale nadal jednak przeważa tutaj właśnie ten basik. Mimo wszystko muszę przyznać, że słuchawki pod kątem, nie wiem, takiej ogólnej jakości, no bo scena jest nawet, tutaj nie jest jakaś mega szeroka, ale sporo da się ją usłyszeć, a co on wspomniał, że bardziej muzyka rozrywkowa i w tym się z nim w pełni zgadzam, ale też do filmów, jak sobie jakieś tam seriale oglądamy, czy chcemy pograć w nich, no bo mamy jednak to połączenie bezprzewodowe, to i możemy sobie do Switcha połączyć i do smartfona i tak dalej, i tak dalej. Mamy też jacka, więc możemy sobie przewodowo połączyć do czego chcemy, tutaj to będzie bez problemu działać, a zatem i się spokojnie dogadamy, i posłuchamy sobie, i odetniemy się od otoczenia. Ja ogólnie myślę, że cena 450 zł to jest dobra cena jak za takie słuchawki, z tym, że to musimy podkreślić, słuchawki są naprawdę duże i nie będą dla każdego. Jak ktoś ma mniejszą głowę, to powinien poszukać innego modelu. Mhm. Dobra, poczekaj, bo żebym się no 20 godzin odtwarzania muzyki, no to bym powiedział, że mogło być nieco lepiej. No tak, a właśnie to jeszcze też warto uwzględnić, że bateria mogłaby być tutaj mocniejsza, ale rekompensuje nam to, że na przykład mamy bezprzewodowe ładowanie, a tego często nie ma w słuchawkach bezprzewodowych. Nie mam bezprzewodowych ładowarek. A tam masz obok siebie. Tutaj. Nie podłączone. No nie podłączone, ale jest. Jakbyś chciał sobie podłączyć, to możesz sobie w każdej chwili podłączyć. A jeszcze też dodajmy, co na plus w tych słuchawkach, to też już o tym mówiłeś, bardzo szybko jesteśmy w stanie wyczuć te wszystkie przyciski i szybko wyczuć też płytkę dotykową, która jest precyzyjna. Tak, to do tego absolutnie nie mogę się przyczepić, bo słuchawki pierwszy raz założyłem w zasadzie na teście, tak więc sami żeście to widzieli, momentalnie zaznajomiłem się z przyciskami, jak również z obsługą płytki dotykowej. A mogłoby być tylko fajnie kręcona. No tak, tu mamy góra, dół, lewo, prawo i tak dalej. Bardziej wtedy chyba, wydaje mi się, bardziej precyzyjna i taka łatwiejsza w obsłudze przy podgłaszaniu, bo tak to trzeba na chwilę odciągać tego palca i przesuwać górę dół. No tak, no znajdziemy tutaj pewne minusy, ale moim zdaniem plusów jest więcej i to są chyba, nie wiem czy nie najlepsze w ogóle słuchawki Hamy, jakie testowaliśmy pod kątem możliwości i tego co oferują, także warto naprawdę się nimi zainteresować, mając na uwadze to, o czym w tym teście wspominaliśmy. I możemy ruszyć w namiętną podróż w tych słuchawkach. Nie wiem, no. Hama Passion Voyage. Z Wami dzisiaj Adson i Doman. Voyage, voyage. Myślałem, że mnie od hamów na koniec wyzywa. Dlaczego mam Cię od hamów? Nie wiem. Jak Ci powiem, odrzuciłem Twoje zaloty. Jeszcze porozmawiamy. Jest git.